Siemano, witamy w serii Pike Time, czyli najlepsze przynęty szczupakowe dostępne na naszym rynku. Dziś w odcinku gości u nas Pulsshot z Berkeleya, który jest świetnym dowodem i przykładem na to, że nie zawsze trzeba wydawać grube miliony na przynęty wędkarskie. Jak sami wiecie, potrafią dużo kosztować. No, nie w przypadku Pulsshot z Berkeleya. Słuchajcie, no przynęty występują w mniejszych wersjach, 11 cm nawet i mniejszych. No, sami wiecie, że moje kalibry to 17 cm. Guma jest o tyle uniwersalna, że świetnie pracuje zarówno na lekkich główkach 5-gramowych, nawet i mniej, jak i na bardzo ciężkich główkach. Jako ciekawostkę dodam, że świetnie sprawdziła mi się na przykład w trollingu. Nawet przy bardzo dużym obciążeniu guma jest na tyle twarda i konstrukcja kopyta jest tak złożona, że guma cały czas wydaje bardzo dużo fal hydroakustycznych w wodzie. No i nieraz mi tą wodę otwierała, prawdę mówiąc. Także jest to naprawdę banalna przynęta poniżej dychy, którą możecie zakupić w naszym sklepie i gwarantuję, że na pewno nieraz Wam również otworzy wodę i słuchajcie, no może podzielicie się w komentarzach, czy sprawdzały Wam się na Waszych wodach, próbowaliście Pulsshotów. Jestem ciekawy, co tam napiszecie, także zachęcam do komentowania, opisywania tych przynęt. No i tyle, widzimy się w następnym odcinku. Siemano.